Też tak się dopytam o pańską taktykę wyborczą w okresie przedwyborczym. Czy możemy spodziewać się haseł, które powodują jakby wzburzenie opinii publicznej? No to hasło, rozumie pan, to hasło, Hitlery i tak dalej. Ale jakie hasło z Hitlerem, bo nie rozumiem. No bo pański taki stały leitmotiv jest, że za Hitlera były niższe podatki, więc było lepiej. Nic takiego nie mówię. Rzeczywiście jest faktem, że na początku okupacji to Hitler mniej wyzyskiwał Polskę niż Tusk z Kaczyńskim, ale pod koniec wojny, jak już potrzeby wzrosły, to podatki też wzrosły spokojnie. Ale to nigdzie nie jest żadnym moim leitmotywem. Nie powiem sobie od 10 lat, żeby coś o tym powiedział. Ja wiem, a Hitler też budował autostrady. Tak samo budował autostrady. Chwalenie się autostrady. No nie pierwszy raz. Przeciwnie, potępiam Unię i Hitlera za budowę autostrady. No to oczywiście. Pan na piechotę się porusza. Rozumiem, pana kolega Adolf Hitler denerwuje. Jaki mój kolega? Socjalista. Się znał na policję. Faszysto był Mussolini, a nie Hitler. Ale był Mussolini faszysto, a nie Adolf Hitler. Hitler był narodowym socjalistą. Ja rozumiem, że Hitler nie był. Był to pana kolega partyjny i tyle. Jeżeli pan sobie weźmie punkty programu Adolfa Hitlera i pańskie są prawie identyczne, chyba że sprawdzi. Naprawdę? Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz, jest nagroda 500 000 funtów dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Po prostu nie wiedział, proszę sobie wyobrazić. Znaczy, wiedział albo nie wiedział, ja nie wiem, czy wiedział, ale istnieje ogromna możliwość, że nie wiedział. Jest nawet taka wypowiedź Himmlera, który zrobił tę słynną konferencję w Wannsee, która rozpoczęła Holokaust. On powiedział, kiedy zmęczony, powiedział do swojego adiutanta, zrobiłem coś strasznego. Ale imię Hitlera pozostanie nieskalane. Z czego można by wnioskować, że on po prostu nie raczył Hitlera o tym poinformować. Wie pani, przywódca kraju wie tylko to, co napiszą gazety, a w gazetach przecież o tym nie pisano. Czytałem książkę generała Andersa o II wojnie światowej i tam jest podany fakt, że Hitler w 1941 roku zakazał tworzenia jakiejkolwiek formacji pomocniczych tam, bo tam się masa jeńców sowieckich zgłaszała do niego. On mówił, że nie, my sami wygramy wojnę, nie chcemy żadnej formacji. W 1944 roku wyraził zdumienie. Zaraz to jest jakaś ROA, jakieś SS Galicjen. Ja o tym nic nie wiedziałem. Przed budowcą wojska, nic o tym nie wiedział. To mógł dobrze nie wiedzieć o Holokauście. W ogóle cała Unia Europejska jest w gruncie rzeczy robiona według pomysłu Adolfa Hitlera. Chcę przypomnieć, że wprowadza nawet takie rzeczy jak paraolimpiady. To jest pomysł Hitlera. Hitler miał pierwszą paraolimpiadę, spartakiadę dla inwalidów wojennych. Zakaz palenia papierosów, to jest pomysł Hitlera. Euro, wspólna waluta, to jest pomysł Hitlera. Nie tylko Hitlera, co NSDAP. Także podobieństwo między Unią Europejską a Trzecią Rzeszą jest ogromne. Jest ogromne, dlatego nawiasem mówiąc nie wolno czytać przemówień Hitlera, ani nie wolno czytać programu NSDAP, bo podobieństwo do Unii jest naprawdę gigantyczne. Wystarczy podstawić zamiast eurosocjalizm narodowy socjalizm, prawda? I jest to samo. Znaczy nie jest całkiem to samo, prawda? Hitler był oczywiście socjalistą. Ale na przykład w dwóch sprawach, w stosunku do kobiet i homoseksualistów, się różnił od Unii Europejskiej, także nie jest tak całkiem to samo. Były niuansowe różnice między Hitlerem a Unią Europejską. Oczywiście są różnice między Kwaśniewskim, Tuskiem i Hitlerem. Oczywiście, że są. I Pol Potem, prawda, ale cel ich jest ten sam. Żeby ludzie byli niewolnikami. Każdy jest odrobinę niepełnosprawny. Ludzi idealnie sprawnych nie ma. Jest tylko kwestia stopnia tej niepełnosprawności. I każdy ma takie miejsce, prawda, jakie w społeczeństwie zajmuje. Jeden nie ma jednej nogi, prawda, drugi nie ma dwóch, trzeci ma, ale nie może nim sprawnie władać, jeden nie ma ręki, co niektórym nie przeszkadza grać na przykład w ping-ponga, ale już się w siatkówkę przegrać nie będzie, prawda. Otóż każdy rodzaj działalności musi być dopasowany do człowieka i nie ma najmniejszego powodu, żeby pan nie był arcymistrzem w brydża czy w szachy, co jest dla pana właściwym zajęciem, natomiast nikt pana nie wystawi na ten. Natomiast rozumiem przez integrację, rozumiem się coś zupełnie innego. Jeżeli mogę sobie pozwolić parę słów na ten temat, to z chęcią, tylko to nie jest odpowiedź na pana pytanie. To mogę powiedzieć parę słów tytułem ja do zaczęcia, bo to jest zupełnie inna pana para kalosz. Pojęcie integracji tyczy szkolnictwa, klas integracyjnych. Pan już jest w wieku, który raczej do szkoły, pan raczej nie tego. I oczywiście tu są dwa zupełnie odrębne przypadki. To jest inwalidztwo fizyczne i inwalidztwo, powiedziałbym, umysłowe. To są dwa zupełnie różne przypadki. Nie ma oczywiście najmniejszych
powodów, w ogóle tego się nie dyskutuje, żeby osoba, która jest fizycznie kaleka, niepełnosprawna, czy jak tam nazwać, prawda, żeby nie uczestniczyła w lekcjach matematyki czy fizyki. Natomiast pojawienie się dziecka na wózku na lekcjach WF-u jest skandalem i rzeczą niedopuszczalną, bo to 20 chłopaków nie może grać pełną siłą, bo musi uważać, żeby nie tego kaleki, prawda, nie uszkodzić. To jest nieprawdopodobny egoizm człowieka, który chce przeszkadzać innym w sprawnym kopaniu piłki, bo on akurat, prawda, jest inwalidą. Nie. Od tego ja widziałem na przykład na tym słynnym programie u pana Lisa, jak ludzie bez jednej nogi grają między sobą, prawda, zbiera się 22 ludzi bez jednej nogi, grają między sobą w piłkę nożną i to jest w porządku. To jest bardzo fajna rzecz, grają. Natomiast ten chłopak się nie ma prawa pojawiać na boisku w szkole, bo odbiera całą przyjemność odbierów gry i innym. Drugi przypadek to są ludzie umysłowo niepełnosprawni, znacznie gorszy. Znacznie gorszy, bo w tym momencie poziom klasy się obniża, bo poziom klasy musi się dopasowywać do najgłupszego dziecka w klasie i te dzieci są traktowane okrutnie. Inne dzieci tego nauczyciele nie widzą, bo tego przy nauczycielach jest zupełnie inaczej. Dzieci. Nawet dziecko zupełnie sprawne umysłowo, ale trochę głupsze od klasy, już są nazywane, wyzywane od debilów i tak dalej. To jest normalne wśród chłopców, że ktoś jest trochę głupszy, nazywa się go debilem, się to nie obraża. Natomiast jeżeli człowiek bardzo odstaje, to jest oczywiście okrutnie traktowany przez dzieci. I te dzieci są używane przez tych, co rządzą obecnie Unią Europejską, używane tak samo mniej więcej, jak Niemcy używali dzieci pod Głogowem, gdzie przywiązywali je do beluard, prawda? Więc tak samo, po to, żeby obniżyć poziom szkoły, bo obecni władcy chcą, żebyśmy byli coraz głupsi. Ja przypomnę panu słowa profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, który powiedział jeszcze za komuny w latach 70. Musimy dwukrotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet gdybyśmy mieli trzykrotnie obniżyć poziom nauczania. Ci ludzie świadomie i celowo obniżają poziom nauczania. W tym celu podają koedukację, które zarówno szkoły żeńskie, jak i męskie mają wyższy poziom szkoły edukacyjnej, się po to celowo robi koedukację, żeby obniżyć poziom nauczania. I celowo wprowadza się debilów, idiotów, kretynów tam na różnym poziomie do klas, żeby obniżyć poziom nauczania, żeby ludzie byli głupsi. I przykro mi, że pan, człowiek dobrej woli, nie widzi, że pan jest narzędziem w ręku ludzi, którzy chcą zniszczyć naszą cywilizację. Kobiety też są niepełnosprawne, są przecież specjalne kategorie dla kobiet, prawda, w zawodach. Są dla juniorów, juniorzy też są niepełnosprawni. Gdyby byli pełnosprawni, to by startowali w normalnych zawodach. Seniorzy też są niepełnosprawni, prawda. Są osobne kategorie, no i oczywiście mogą być osobne kategorie dla tych na wózkach, prawda, więc przynajmniej mam nic przeciwko tym, żeby sobie były zawody dla niepełnosprawnych. Nawet sobie wie pan, kto pierwszy zrobił w Europie zawody dla niepełnosprawnych? Tak, Mandeville, Brytyjczycy. Kto? Nie. Kaligula, który prowadził zawody dla kalek i gladiatorów, a następny był Adolf Hitler, który zrobił spartakiadę dla inwalidów żołnierzy. Także Adolf Hitler był pierwszy, który w nowoczesnej Europie zrobił paraolimpiadę. Znaczy para spartakiadę konkretnie. Zasada sportu to jest titus fortius altius, prawda? No i człowiek, który jest niepełnosprawny, nie może być najsprawniejszym i tyle. Ma pan przykład drużyny koszykarskiej, bo tam jest taka kategoria S8 się chyba nazywa, czyli właśnie dla debili. I drużynę koszykarską Hiszpanii zdyskwalifikowano, bo byli zawodnicy całkowicie normalni, tylko udawali debili i dostali złoty medal. Nie, ale to pokazuje, że jesteśmy normalni, przekręty są w normalnym życiu. Ale proszę pana, tak ale żeby udawać, no tak samo niektórzy udają kobiety, prawda? Niektórzy mężczyźni, czy tam tego, udają kobiety, startują w kategoriach kobiecych, to jest więcej to samo, oczywiście, to jest więcej to samo. Ostatnio pojawiły się pana bardzo kontrowersyjne wypowiedzi w Europarlamencie na temat kobiet, inteligencji kobiet. I moje pytanie brzmi, czy nie ma pan takiego poczucia, że takimi pytaniami, które są kompletnie nienaukowe, bo najnowsze badania jednak świadczą coś innego, nie burzy pan tego wszystkiego, co my staramy się robić, tak? Nie szkodzi pan samej idei wolnościowej, zniechęcając do nas dużą część społeczeństwa? Słyszałem już takie zarzuty. Odpowiedź, jeśli pana interesuje demokratyczna odpowiedź, jest taka, że
istnieje średnia inteligencja kobiet jest niższa niż mężczyzn. Zresztą bardzo niewiele. Tak, niewiele. Chociaż po mojej wypowiedzi w Holandii zrobiono znów badania, właśnie tego nie wyszłem 7 punktów różnica. No ale to może w Holandii. Natomiast jest pewna rzecz niesłychanie ciekawa, o czym się mówi. Mianowicie, że ta różnica jest niewielka w porównaniu z inną różnicą. Mężczyźni są, tak mówi Catherine Horan, are more off. Mężczyźni są bardziej. Tak, są, jest więcej geniuszy i więcej idiotów. Tak. W wyniku czego, na przykład, gdyby kobiety były średnio o te 2 czy 3 punkty, to każda kobieta by sobie mogła znaleźć męża, który będzie od niej o te 2-3 punkty inteligentniejszy i wszyscy będą zadowoleni. Wśród elit. Mhm. Dominacja mężczyzn jest absolutna i w ogóle nie ma dyskusji. Nie ma wśród noblistów fizyki, nie ma, to jest jedna kobieta być może, wszechistów i tak dalej, nie ma kobiet. Wśród tego dolnego tam jest dominacja kobiet. Kobiety są, mimo że średnio są nieinteligentne, to wśród tej dolnej warstwy, on kobiety dominują. Natomiast wśród... Dolnej warstwy. W sensie inteligencji. Wśród w rodzinach lumpów kobiety rządzą. Okay. Natomiast jeżeli mamy klasę średnią, to tam w zasadzie różnica między mężczyznami a kobietami jest bardzo niewielka. I praktycznie kobiety mają tutaj dość duży wybór, mogą sobie znaleźć mężczyznę mniej inteligentnego, bardziej inteligentnego, to są niewielkie różnice. I ten rozrzut to jest większa, ma znacznie ważniejsze znaczenie niż te 2-3 punkty średniej różnicy inteligencji. Tylko proszę pamiętać jeszcze jedną rzecz. Średnia nie mówi nic o żadnym mężczyźnie ani żadnej kobiecie. Nic. A pana żona jest od pana inteligentniejsza, czy nie? Myślę, że nie. Dlaczego? Tak pan myśli? Czym dała na to dowód, że jest średnio mniej inteligentna od pana? Panie, niech pani weźmie ją i mnie na test inteligencji i pogadamy, dobrze? Nie, no ale ja tak chciałam po ludzku po prostu, no. A nie boli ją to, jak pan tak mówi? A dlaczego mają to boleć?